Cześć, w dzisiejszym filmie przyjrzymy się jednej z najlepszych gitar elektrycznych do 1000 zł, czyli Harley Benton JA60. Zaczynamy! Cześć, witam Cię na moim kanale. Nazywam się Dawid i jaram się gitarami. Jaram się takimi gitarami jak ta, bo to jest po prostu coś niesamowitego, że tak tania gitara może brzmieć tak dobrze. Żeby nie było żadnych niedomówień, to nie jest żadna płatna promocja, tylko po prostu jestem naprawdę zachwycony tą gitarą. I ja wiem, że jeśli siedzicie w gitarowym świecie, to pewnie sobie myślicie teraz: Dawid, to jest Harley Benton, to nie może grać dobrze. Ale prawda jest po mojej stronie, bo ta gitara jest naprawdę zajebista. No więc ogólnie mówiąc, jest to budżetowa kopia Fendera Jazzmastera. Może nie jest tak dobra jak Fender, no ale jest 5 albo nawet 10 razy tańsza. I powiem Wam szczerze, że w porównaniu z takimi gitarami jak Squier Jazzmaster, jak Squier Classic Vibe Jazzmaster, czy nawet Fender Player Jazzmaster, to ta gitara wypada naprawdę dobrze. Ale zanim ją podłączymy, zobaczmy w ogóle, z czego ona jest zrobiona i co sprawia, że jest tak dobra. No więc mamy tutaj korpus wykonany z drewna lipowego i klonowy gryf o profilu C, który jest naprawdę wygodny. Na serio, można grać na niej przez parę godzin bez jakiegoś większego zmęczenia, może nie jest to jakiś bardzo cienki gryf, ale na pewno jest bardzo wygodny. Do tego mamy tutaj palisandrową podstrunnicę, 21 progów, chromowany osprzęt, no i dwa pick-upy Roswell, które naprawdę spoko brzmią. Jeśli chodzi o wady, to generalnie nie ma tu się do czego przyczepić. No, spójrzcie na to. To jest ładna gitara, fajnie brzmi, jest tania. Jedyne, co mi się nie podoba, to to, że nie ma tutaj wajchy tremolo. Jednak jeśli chodzi o offsetowe gitary, to jest konieczność, według mnie. Ale tak totalnie serio, jakbym nie wiedział, ile ta gitara kosztuje, powiedziałbym, że jest warta, nie wiem, ze 2-3 tysiące złotych. Dobra, zaraz ją sobie podłączymy, zobaczymy, jak brzmi i będziecie mogli się dowiedzieć, jak te pick-upy brzmią oddzielnie i razem. Jeszcze tylko kilka sekund chamskiej promocji. Zachęcam Was do posłuchania mojego zespołu The Coastline. Wszystkie linki są na dole w opisie, więc możecie sobie posłuchać. Może się Wam spodoba, może nie, kto wie. Zachęcam, sprawdźcie to. Dzięki. No więc widzicie, gitary Harley Benton naprawdę mogą być spoko i ten model JA60 zdecydowanie to potwierdza. Jeśli wytrzymaliście do końca tego filmu, dziękuję Wam bardzo i jeśli chcecie więcej takich filmów, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. W każdą sobotę pojawia się tutaj nowy film, więc do zobaczenia. Dzięki.